Jan Samsonowicz urodził się w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 14 września 1888 roku, gdzie stale mieszkali jego rodzice Tomasz, urzędnik kolejowy i Michalina Skonarzewskich. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnym mieście, zaś do szkoły średniej uczęszczał w Kielcach. Nie dane mu było jej skończyć. Powodem przerwania nauki był w 1905 roku strajk szkolny podjęty przez patriotyczną polską młodzież przeciwko nasilającej się rusyfikacji szkolnictwa. Dlatego też maturę uzyskał na drodze eksternistycznej dla zalot swoich rodzinnych stron, bo aż w Petersburgu w 1905 roku. Jan Samsonowicz już w latach szkolnych zdradzał zainteresowania geologią. Sprzyjały temu liczne wycieczki podejmowane wraz z młodym Janem Czarnockim, późniejszym wybitnym znawcą geologii Gór Świętokrzyskich. Młody Jan Samsonowicz uparcie przemierzał Góry Świętokrzyskie, zbierał okazy skał i skamieniałości, wykonywał proste skice, sytuacyjne i rysunki odsłonięć. W Petersburgu podjął studia geologiczne, które ukończył w 1914 roku. Podczas studiów uniwersyteckich wspólnie z Janem Czarnockim ogłosił pracę, tym razem utworą Dywoński Miedzianki koło Chęcin w Górach Świętokrzyskich. W 1915 roku, po powrocie z Petersburga, Jan Samsonowicz podejmuje pracę jako asystent w Zakładzie Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który został otwarty jako uczelnia polska. Przez 4 lata trwała współpraca Jana Samsonowicza z profesorem Janem Lewińskim, kierownikiem tego zakładu. W tym czasie Jan Samsonowicz pogłębiał swoją wiedzę i prowadził badania naukowe, głównie w Górach Świętokrzyskich. Efektem tych badań było opublikowanie szeregu prac naukowych. Z okresu pracy Jana Samsonowicza na Uniwersytecie Warszawskim najwyżej ceniona jest praca poświęcona podłożu czwartorzędu na Niżu Polskim, przygotowana wspólnie z Janem Lewińskim. Jest to opracowanie zawierające bogatą dokumentację w postaci wszystkich ważniejszych wierceń dotyczących podłoża utworów czwartorzędowych. Praca ta przez długie lata miała duże znaczenie dla rozwijania badań hydrogeologicznych w Nietce Mazowieckiej. Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1919 roku został utworzony Państwowy Instytut Geologii, gdzie Jan Samsonowicz podjął pracę jako redaktor wydawnictw. Mimo licznych obowiązków redaktorskich nie zadbał on pracy naukowej. Badania geologiczne prowadził głównie w 3 regionach – w Górach Świętokrzyskich, na Niżu Polskim i na Wołyniu. Do szczególnych osiągnięć Jana Samsonowicza z tego okresu należy odkrycie w 1922 roku złoża hematytu w Rudkach koło Nowej Słupi, na którym otwarto kopalnię Staszic. W 1923 roku wraz ze Stefanem Krukowskim odkrył Jan Samsonowicz neolityczną kopalnię krzemienia w Krzemionkach Opatowskich. Do ważniejszych publikacji Jana Samsonowicza z tego okresu należy również praca po odkryciu fosforytu w Rachowie nad Wisłą. Praca ta stała się podstawą do rozpoczęcia eksploatacji fosforytów w 1924 roku. Było to najbogatsze ze znanych w Polsce złóż fosforytów, obecnie już wyczerpane. Bardzo duże znaczenie miała rozprawa Cechsztyn, Trias i Lias na północnym zboczu Wysogórów, wydana w 1929 roku. Stała się ona podstawą dla przeprowadzenia przewodu habilitacyjnego, co w konsekwencji doprowadziło go do objęcia akademickiej katedry. Przez wiele lat poświęcał się on dydaktyce na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wydawał geologię regionalno-polski. Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Jana Samsonowicza spowodowały, że został on powołany na stanowisko profesora i kierownika zakładu paleontologii w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, co nastąpiło w 1936 roku. Niezwykła pracowitość profesora Jana Samsonowicza, którym w dobrych warunkach, które mu stworzono, zaowocowała w krótkim czasie znacznymi osiągnięciami, które podniosły prestiż lwowskiej uczelni. Na lwowski okres działalności Jana Samsonowicza przypada odkrycie nadburzańskiego zagłębia węglowego, choć istnienie tego zagłębia przewidział on już w 1931 roku. W 1939 roku Jan Samsonowicz obejmuje kierownictwo Zakładu Geologii w Uniwersytecie Warszawskim. Wybuch wojny uniemożliwia mu jednak rozwinięcie pracy naukowej i dydaktycznej. Cały trudny okres wojny Jan Samsonowicz spędza w okupowanej Warszawie.
lub poddawany ostrym naciskom, aby podjął badania naukowe w Państwowym Instytucie Geologicznym kierowanym wówczas przez niemieckiego dyrektora. Spowodowało to, że formalnie zaniechał on pracy w dziedzinie geologii. Był jednak nadal bardzo aktywny. Czynnie udzielał się w tajnym nauczaniu, prowadząc liczne wykłady również w swoim prywatnym mieszkaniu. W Powstaniu Warszawskim ginie jego syn. On zaś sam ranny i wyczerpany po upadku powstania znajduje schronienie w Stachowicach, gdzie też pozostaje do wyzwolenia. Po powrocie do Warszawy po wojnie przystąpił na Uniwersytecie Warszawskim do porządkowania zbiorów i do organizacji zajęć dydaktycznych. Z myślą o potrzebnych studiujących wraz z Marianem Książkiewiczem wydaje Zarys Geologii Polski, pierwszy nowoczesny i zwięzły podręcznik geologii regionalnej Polski. W dalszym ciągu intensywnie pracuje też naukowo. W 1950 roku ogłasza pracę o dewonie Wołynia i Podola, a także pracę o Kabrze Gór Świętokrzyskich, którego był wybitnym znawcą. Na jego cześć nazwano w Kabrze Świętokrzyskim dwa rodzaje trylobitów. Profesor Jan Samsonowicz był członkiem rzeczywistym w Polskiej Akademii Nauk. Zmarł w Warszawie dnia 3 listopada 1959 roku i spoczywa w Alei Zasłużonych na Powązkach w Warszawie. Dla naszego regionu osoba profesora Jana Samsonowicza jest bardzo ważna. Dzięki jego badaniom i odkryciu nadburzańskiego zagłębia węglowego prowadzone były poszukiwania złóż węgla na terenie Lubelszczyzny i rozpoczęta została budowa lubelskiego zagłębia węglowego. Miało to kapitalne znaczenie dla rozwoju Łęczny i całego naszego regionu. Jako uczniowie gimnazjum nr 2 imienia profesora Jana Samsonowicza powinniśmy kultywować pamięć o patronie szkoły. Jego pasja i poświęcenie dla nauki jest dla nas inspiracją do pracy, a jego patriotyzm i poświęcenie dla kraju wzorem postawy obywatelskiej.